Sad składa się z około 200 drzewek. Są to głównie jabłonie. Jest kilka czereśni, gruszy, śliw. Stare odmiany odporne na warunki atmosferyczne i odporne na choroby, i mróz, i tym podobne rzeczy. No i naszym planem jest przygotowywanie soków wyciskanych z jabłek. Jakby zawsze Kosztela, papierówka, Reneta to były takie wspomnienia z dzieciństwa i stąd te odmiany, a też dlatego, że są one na długoletnie. To nie jest owoc, który jest po roku i za 3 lata trzeba wyciąć drzewa, tylko to już są stare drzewa, ogromne, które mam nadzieję, że nasz syn będzie mógł z nich korzystać i jeszcze. Co robimy w ramach projektu? Sadzimy z powrotem tradycyjne sady. Te sady były kiedyś w Polsce wszędzie, dzisiaj zniknęły, albo wiele z nich zniknęło. Chcemy to odtworzyć, chcemy zachować dawne odmiany.